Za chwilkę. Tak, a, już widzę, już widzę. Jest. Tam było widać taki zbiorniczek. Mam dla was pewną informację dotyczącą Porsche, pod którym chodziłem i pokazywałem, jak była powpinana, a bardziej jak była niepowpinana instalacja elektryczna, która no tam nad nawałem napędowym, przy silniku, pod spodem, pod samochodem, który rzekomo miał wymieniony czujnik różnicy. Nie wiem, właśnie do tego zmierzam, bo się pomyliłem, ale to nie dlatego, że mam się wbić w głowie, tylko już myślę o tym, co chcę powiedzieć dalej. Który ma rzekomo wymieniony czujnik NOx, bądź czujniki NOx, bo dokładnie dostaliśmy informację, że są wymienione parą, ponieważ parami się wymienia czujnik NOx. To już mi troszkę zaśmierdziało, ponieważ nie, parami się nie wymienia czujników NOx, za to czujniki różnicy ciśnień wymienia się już parami. Ja pokażę wam samochód, o który nam chodzi, bo to jest to auto, to jest 4,2 litra wtedy IQ V8, no i jakby Cayenne przyjechał na to, że odlicza po prostu kilometry do braku możliwości rozruchu i te kilometry się tutaj zmniejszają, teraz już ma 100 km i się zmniejszają i zmniejszają. Samochód był już na tej naprawie w Porsche. Nie mam zamiaru absolutnie psioczyć na żaden warsztat, bezpośrednio czy to jest ten serwis, czy to jest tamten serwis. Też nie mam zamiaru psioczyć na autoryzowane serwisy, ponieważ to nie jest tak, że oni tylko źle robią i tylko popełniają błędy albo tylko okłamują. Fakt jest taki, że pracując w tych serwisach samochodowych, naoglądałem się różnych fajnych rzeczy i coś tam wiedzy na ten temat mam. Nie chcę się nią jakoś tu dzielić, że wszyscy oszukują czy cokolwiek, bo nie, bo są ludzie, którzy są uczciwi i szacun im za to, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wy, jako użytkownicy samochodów, uważam, że macie duży problem, czy do znalezienie zaufanego dzisiaj warsztatu jest na pewno bardzo trudne i macie niełatwy orzech do zgryzienia, ze względu na to, że często gęsto macie samochody, które lubicie, które szanujecie, które chcecie, żeby były w dobrej kondycji i dajecie do warsztatów samochodowych, w których liczycie na to, że one mają robione solidnie przeglądy olejowe, wymiany filtrów, że te samochody są sprawdzane przy tych przeglądach, robione inspekcje pod kątem zawieszeń i tak dalej, zobaczcie, z czym idzie mój wspólnik, on wie, jak mnie rozpieścić, to jest coś przepięknego, proszę bardzo. Dzień się, to mnie uleczy może, tak, bo dzisiaj moje samopoczucie jest trochę średnie. No i teraz uważam, że macie trudny orzech do zgryzienia w tym temacie i ciężko jest tak naprawdę znaleźć taki warsztat, któremu zaufacie. Jeśli nie macie takiego warsztatu, zapraszam do nas, jak autoserwis oczywiście, ale nie to. Nie chciałem teraz tu robić reklamy, absolutnie, nie chodziło o reklamę, nie chodzi o to, że ja się w jakikolwiek sposób wywyższam, chociaż naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że bardzo staramy się podchodzić, podchodzimy uczciwie do napraw waszych samochodów. W każdym razie, wracając do serwisu, serwis powiedział, że w tym samochodzie wymienił czujniki NOx. W każdym razie tak napisali na fakturze. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ ja wszedłem pod to auto, wlazłem tam, się wskrobałem i już zdefiniowałem na podstawie tego, jak one wyglądają, że te czujniki nigdy nie były ruszane. Ale zobaczmy sobie, jak wyglądają te sondy. Najpierw zobaczmy sobie sondy tylne, NOx. Oczywiście to są sondy NOx. Tak wygląda sonda NOx z tyłu. Proszę bardzo. Jeśli kamera tego nie ujmuje, to ja wam mówię. Nie odróżnia się w ogóle od układu wydechowego i nie widać na niej śladów odkręcania. Jeśli już robią taki wałek, to chociażby to zrobili z głową, a to jest zrobione bez głowy, tak? I nie dość, że tam znalazłem dużo takich rzeczy, które nie powinny widnieć w tym aucie, jak powypinane te instalacje i tak dalej, to na to na dodatek stwierdziłem, że żaden czujnik NOx nie został wymieniany. I dzisiaj po konsultacji z właścicielem tego samochodu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, cześć, i jednocześnie mojego kolegi, doszli do wniosku, czy bardziej dowiedział się właściciel ów tego samochodu, że nie zostały NOx wymienione, tylko czujniki. Czujniki różnicy ciśnień i to się zgadza, bo ja na nie zwróciłem uwagę, że one są takie dość ładne, ale nie przyszło mi jeszcze do głowy, że mogły być wymieniane, skoro mówią o NOx-ach, ale na fakturze wpisali NOx-y, ponieważ to była naprawa gwarancyjna, no i NOx-y kosztują dużo więcej pieniędzy, zatem łatwo było wpisać inny materiał czy inny element, który został użyty do naprawy tego samochodu, no i zarobas jest. Dziwi mnie fakt, że mówimy tutaj o Porsche. Bo gdybyśmy mówili tu o Dacia, o Renault, o Skodzie, o może warsztatach, w których nie ma takiego przemiału pieniędzy jak jest tutaj, gdzie robocza godzina u nich kosztuje około 1000 zł, to bym jeszcze powiedział, że no dobra, gdzieś tam coś tam, ale mówimy o Porsche i o legalnej wyjebce za przeproszeniem, ponieważ to nie jest tak, że mechanik zrobił jakiś manewr, tylko musiała cała ścieżka do samej góry również zrobić ten manewr, ponieważ na końcowej fakturze jest wypisane jednoznacznie, co jest wymienione, a nie zostało to wymienione. Jestem trochę zdziwiony, zaskoczony i jednocześnie zniesmaczony
tym, jak robią w Porszaku. Wydaje mi się, że takie rzeczy się tam nie powinny dziać. Nie wiem, jak wy. O, nie wiem, spróbujcie się do tego jakoś odnieść, czy ja mam rację, czy nie, że taki niesmak może pozostać, czy nie. Jakby klient nie został teoretycznie tu oszukany, no bo w końcu powiedzieli mu, co jest pięć i w jaki sposób, no nie mieli trochę wyjścia, ponieważ jednoznacznie stwierdziłem, jaka jest sytuacja, że nie były wymienione, ale teraz wy się odnieście, czy... Dobrze, że o tym mówię, czy nie powinienem o takich rzeczach w ogóle wspominać i mówić, że marka Porsche robi takie wałeczki delikatne, żeby sianko zarobić? Tak, ja trochę to dziwnie, nie? Cześć, dzisiaj Was witamy w następnym pięknym odcinku razem z Włodkiem, bo idziemy zobaczyć, bo mówi, że ma fajne tematy, a pokaż tego pilota, to jest Dodge Ram. I to jest pilot od tego Dodge'a. I te samochody amerykańskie mają dość często takie funkcje dziwne, że jak dwa razy naciśniesz, to on odpala, jak ty sobie siedzisz w domku, takie wiecie, rozgrzewanie auta, pewnie jak jest zimno, no. Albo jak chcesz się popisać, albo kogoś wystraszyć, jak ktoś zagląda do twojego samochodu, to odpalasz wóz i on wtedy ucieka i tak. To nie działało i to działa. I Włodek zaraz wytłumaczy dlaczego, co i jak, bo nawet ja tego jeszcze nie wiem. On tylko przyszedł i powiedział. I druga rzecz, bardzo często przyjeżdżają samochody, w szczególności amerykańskie lub amerykańskie wersje, na błąd odpowietrzania zbiornika paliwa. Odpowietrzanie zbiornika paliwa to jest... Można naleźć korek w lewo, że otwarty cały czas. Tak, dokładnie. Amerykańcy mają to do siebie, że jak odpowietrzanie zbiornika paliwa, to zgłaszają tutaj, że korek w lewo paliwa jest otwarty, nieszczelny. Chodzi o to, że nieszczelność jest w układzie paliwowym, bo generalnie zbiornik... Odpowietrzenie zbiornika. No, musi być szczelny. Tak, musi być szczelny, dokładnie. Musi odpowietrzać, jakby zbiornik nie jest szczelny w 100%, no bo ma odpowietrzenie, ok. Ale to odpowietrzenie musi przepuszczać jakieś określone ilości powietrza, a nie ile ten. Żeby to kręcisz zbiornik paliwa, wstydzicie korek, no to wytwarzasz dużą nieszczelność i to zgłasza na liczniku. Gdzie to dymi? Podpięta wymiar. I dymię normalnie przy samym korku, teraz będzie widać za chwilkę. Za chwilkę. Tak, a już widzę, już widzę, jest. Teraz było widać taki zbiorniczek. To jest filtr węglowy. Tam na dole pod spodem powinien być filtr węglowy, bo raczej zbiorniczka żadnego nie ma. Poka. Poka Lucy spontan. Tam widać, dobra jest, jakby kamera tego nie łapie. Tak, zobaczcie, ja normalnie. Położę się i pokażę to, jak należy. O kurde, tam dymi. Tam jest zbiorniczek, o widzimy go. Tak, jest piękny zbiorniczek i z niego się dymi. Ten zbiorniczek to jest filtr węglowy. No i tam jest nieszczelność. Teraz tak, taka uwaga, anegdotka. Jak nie masz dymy maszyny, czyli takiego pięknego stwora, który sobie tutaj zadymia nam cały układ, jest podłączony tu pod rurki i tam, o proszę bardzo, jakby zioło palił. Dobra, w każdym razie to znalezienie takiej nieszczelności tam z tyłu na tym filtrze węglowym, czy gdziekolwiek tak naprawdę, jest astronomicznie trudne, tak naprawdę musisz strzelać. I samochody amerykańskie są na to bardzo czułe. I zgłaszają to natychmiast kontrolką silnika, ewentualnie jakimiś komunikatami, tak jak to. A co z odpalaniem na pilota? O, teraz odpali na tego pilota? Pokaż. To zamknęło do pierwsza. Musi być maską. No dobra, to czekaj, zamkniemy. Dobra, może być tak. Może być taka sytuacja. Muszą być pewne warunki, muszą być pewne spełnione, żeby wóz odpalił rzeczywiście, bo to tak jest, że musi być pozabezpieczony w każdy sposób. Wiecie jak to Amerykańce, nie? Amerykańce to jak tutaj bierzesz, proszę bardzo, tu jest lista, co wolno, czego nie wolno, w jaki sposób wolno. Oni takie naklejki mają wszędzie, to jest po to, że w Ameryce wiecie jak to jest. Jak cokolwiek się stanie, a nie było napisane gdziekolwiek, że to się może stać, to ubezpieczalnia wypłaca masę pieniędzy. Jak babcia kota usłyszyła w mikrofali, nie? Usłyszyła kota w mikrofali, nie słyszałem tego. I normalnie sporo kasy ten przez sąd zabrało producenta, przez to, że nie było wskazane, że nie można kurde... Kota wsadzić do mikrofalki? Tak. Faktycznie, to jest taki... Ale w ogóle jaki pomysł, żeby kota wsadzić do mikrofalówki? I co, panie to z pilota, czy nie panie to z pilota? Sprawdzimy, czy ręcznie wszystko to się nie... Ale odpalił z pilota! Okay, let's go. Key, let's go. Okay, let's go. Key, let's go. Key, let's go. The name's Bond. James Bond. Ale wygląda to fajnie. Dobre. Ciekawe, nawet jak rozwalisz szyby tam, dostaniesz się do auta, nie pojedziesz, miejsca nie ruszysz.
pokażę dlaczego. Dlatego, że auto, jak wsiadasz do niego, tak, ono nie jest całkowicie jakby odpalone. Musisz jeszcze wdusić guzik, żeby potwierdzić, że to jesteś ty z kluczem. Rozumiem, żeby odczytał klucz. Tak, wtedy zablokowana... Skrzynia? Skrzynia. Nie jak przychodzi. Nasze zabezpieczenia. No tak, podobnie. Okay. Fajna rzecz ogólnie, co? Odpalasz sobie wózek w pilota z chaty i pasuje robota. Larami? Limit Edition? Limit Edition? Ale co to jest Larami? 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 Nie wiem. A może wy wiecie na przykład i potraficie się wypowiedzieć na ten temat i powiecie nam co to znaczy? Bo ja nie wiem. Tylko to jest limited. O, jestem myślę, że sam ponaklejał. Czy to tak ten? Taki jest rzeczywiście limited. Może być jakaś, ale ja tak patrzę po aucie i tak nie wygląda mi jakiś specyficzny. Lampy są nieoryginalne. W każdym razie zamontowane. Tak czy siak, wóz jest fajny. Okej. To jest katalizator razem z filtrem DPF. I teraz na social mediach ostatnio popełniłem błąd, prawdopodobnie, bo tak z tego co pamiętam, to bardzo szybko wyłapaliście ten błąd, że powiedziałem, że tu jest katalizator SCR i filtr DPF. Jakby pomyliłem pojęcia. Zdarza mi się to, no bo jakby nie jestem nieomylny, więc... Bardzo was za to przepraszam, jeżeli są takie pomyłki z mojej strony, gdzieś słowne, nazewnictwo jakieś poszło nie takie czy coś, to oczywiście piszcie mi to, ja się absolutnie nie obrażam. Jestem człowiekiem, który krytykę też znosi, całkiem nawet pozytywnie, ponieważ nie uważam siebie za alfę i omegę i po prostu pokazuję i mówię to, co wiem, a kiedy się mylę, to należy mnie poprawiać, bo ja też się cały czas uczę. Także poprawiam siebie w stosunku do tamtego postu, który dałem, że to jest katalizator, zwykły, najzwyklejszy w świecie katalizator i filtr DPF. Katalizatora SCR w Q7 40 TDI nie ma w ogóle. I teraz AdBlue służy w tym samochodzie tylko i wyłącznie do tego, aby podwyższać temperaturę spalania w filtrze DPF. I tak jest to tutaj rozwiązane. Ten samochód miał w filtrze, jak widzieliście na poprzednim gdzieś tam odcinku, czy na moich social mediach, miał w sobie astronomiczne ilości AdBlue i w środku, jak pokazywałem jak to wyglądało jakby księżniczka Frozen tam wjechała i robiła różdżką i zrobiła to w taki sposób, że zaśnieżyła tam kompletnie wszystko i zrobiła jedną wielką krainę lodu, albo bardziej krainę śniegu w tym katalizatorze i w tym filtrze cząstek stałych. Ten filtr się oczywiście zapchał od tego AdBlue, dostał od tego po dupie, zapchał się później jeszcze spalinami, bo tak było jeżdżone, zresztą auto przyjechało z bardzo daleka do nas z przypchanym tym filtrem, więc to jest cud, że on w ogóle tu dojechał, ale dojechał. No i jakby daliśmy ten cały zestaw do naprawy, do regeneracji, żeby zobaczyli co w środku jest, jak, z czym i po co. I oni zostawili katalizator, który pomimo, że tam jak spojrzymy w tamtą dziurę, czy tam przez wtrysk, czy przez tamtą dziurę, tutaj teraz tego wam nie pokażę, ale on tam, pokazywałem to poprzednio, jest żarty. Z tej strony jest bardzo ładny, że tutaj nie ma mucha, nie siada, generalnie rzecz biorąc. Natomiast pokażę to jeszcze raz. No, o, teraz widzę, proszę bardzo, tak wygląda ten katalizator. W każdym razie od drugiej strony jest taki żarty, taki zjedzony jakby, ale firma, która dla nas to robi, powiedziała, że tu nie ma żadnego problemu i żadnego wpływu, nie należy tracić pieniędzy i wciskać czegoś, czego nie trzeba i zostawiamy tak jak jest. Jeśli chodzi o DPF-a, niestety nie do uratowania, po prostu zatkany, zasrany tak, że nie ma nic co z nim zrobić zupełnie, został wymieniony, tak więc wkład, więc został zregenerowany. Zregenerowany, wymieniony, zwał jak chciał, wiemy o co chodzi. Dobrze, że to w ogóle dało radę zrobić i że tak naprawdę nadzieję mamy, że będzie działać. No cóż, przejechał 550 tysięcy kilometrów, bo tam auto, przypominam, ma 450 na cyferblacie, ale klient mówi, że ma znacznie więcej i to jest informacja od klienta, a nie, że ja sobie wymyśliłem. Także... No przejechał swoje ten filtr i uważam, że przejechał o dużo za dużo, ponieważ Audi filtry jakby deklaruje, że wytrzymają 240 tysięcy kilometrów. No także lekko dwa razy tyle czepnął. Jak widzicie, użytkowanie samochodu ma jednak bardzo duży wpływ na długowieczność elementów zastosowanych w tym aucie. Jeżeli jeździsz autostradowo, nawet pomimo, że on tam ciągnie lawety i tak dalej, to samochód wytrzyma znacznie, znacznie więcej kilometrów i mówimy tu o wszystkich podzespołach, które się tego samochodu dotyczą, od paliwowych po rozrządy, po mechaniczne, po układ napędowy, który nie jest też jakoś obciążony mocno, jak nie jest przyspieszany ciągle i hamowany i tak dalej, i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, ten samochód jest tego przykładem, że rzeczywiście te autostradowe samochody z przebiegami, no ten 550 to już bardzo dużo, ale z przebiegami 300 tysięcy, no powiedzmy sobie szczerze,
Może nie, że dotarty, ale generalnie kupa kilometrów przed nim. Także mamy już elementy zrobione. Będziemy się zabierać dzisiaj prawdopodobnie, a być może jutro za montaż tego wszystkiego, odpalać Q7 i sprawdzać, co, jak, z czym i dlaczego i jak będzie pracował silnik, bo to się dopiero okaże po zamontowaniu tych elementów i uruchomieniu całego systemu i samochodu. Czy ja muszę tak dużo gadać? Boże. Patrz to! Miami Vice! Pa to! Miami Vice! I ACDC! ACDC? Ale to jest ładne auto. Będziemy mieli okazję, duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli okazję to auto pokazać tak bliżej, opowiedzieć o nim coś ciekawego, fajnego, na pewno coś można o nim fajnego opowiedzieć, może się przejechać. Auto, które ma przejechane 430 tysięcy na liczniku, a faktycznie pewnie jest 5,5 paki, prowadzi się i jedzie, powiem szczerze, jak wóz, którym by miał ze 100 tysięcy kilometrów zrobiony. Nie odczułem w nim w ogóle tego przebiegu, aż jestem w szoku. Jak na razie jazda tym samochodem nic nie wykazała negatywnego po naszej naprawie. Jest wszystko ok. Auto jedzie, zapieprza, leciała mi nawet 200 na godzinę przed chwilką bez żadnego problemu, przyspiesza bardzo ładnie, zbiera się. Jedyne co na razie mi odczuwam, to na biegu jałowym jak stanę, to przez chwilę go kolebię. Zaraz wytypuję, który to wtrysk jest, bo być może ten wtrysk już ma dosyć po prostu, co jest zupełnie uważam normalną sprawą. Najlepsze jest to, że AdBlue ruszyło i na razie działa bez zarzutu. Wtrysk wtryskuje, natomiast nie wiem, czy nie generuje tam za dużo tego AdBlue, czy nie wtryskuje za dużo tego AdBlue i czy tam nie będzie zaraz się powtarzać sytuacja, która była, czyli kraina śniegu znowu się pojawi w katalizatorze, czy bardziej w filtrze DPF. Zaraz sprawdzę to, bo jeszcze to jest pierwsza jazda próbna, tak naprawdę po złożeniu, po skasowaniu błędów, po adaptacji tych wszystkich filtrów, czujników, strójników i tak dalej. I na razie powiedzmy sobie szczerze, że jest wszystko ok. Natomiast uważam, że powinniśmy wykonać większą jazdę, dłuższą jazdę próbną, taką co najmniej 30-40 km. I wtedy dopiero zobaczyć, jak ten wtrysk wygląda, ewentualnie wydać auto, no i kazać klientowi jeździć, czy raczej poprosić klienta, żeby pojeździł, kazać, to ja mogę, wiecie co, nie? Mojemu synowi usiąść tu w tym miejscu, a nawet tego nie powinienem mu kazać. W każdym razie, w każdym bądź razie, tak? Się mówi, w każdym bądź razie. Bo ktoś mnie poprawił chyba w komentarzu, nie w każdym razie, tylko w każdym bądź razie, a ja mówię w każdym razie. To w każdym bądź razie, na razie pierwsza próba jest udana, natomiast musimy wykonać ich więcej, żeby wiedzieć, czy na pewno to będzie miało sens, co my tutaj zrobiliśmy. Także nie zakończam jeszcze tematu SQ7 z olbrzymim przebiegiem kilometrów. Są wymienione filtry, jest wymieniony filtr DPF, jest zregenerowany katalizator, czyli wyczyszczony tam, zregenerowany, wyczyszczony, a filtr jest wymieniony. I tyle. I tak naprawdę na razie tyle. Wtrysk AdBlue jest zamówiony, przyjdzie zaraz nowy. Ja jestem za tym, szczerze mówiąc, żeby go obligatoryjnie wymienić, bo on już się napracował. Natomiast czy to zrobimy, to zdecyduję jeszcze po jakichś jazdach próbnych i będę demontować ten wtrysk, no i będę patrzeć, co tam się w środku dzieje, czy się coś osadza, nie osadza i tak dalej. Ale to wymaga dłuższej jazdy próbnej, to wymaga jeżdżenia tym samochodem, więc to będziemy jeszcze robić. Ja co podjeżdżam pod tą firmę, a wyjechałem tylko na próbę i wracam z powrotem, tu stoi więcej samochodów. Masakra po prostu.